piątek 8 września w Muzeum Wsi Radomskiej odbyła się gala jubileuszowa z okazji 25-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych i pokazu iluzji. Na scenie zaprezentował się m.in. Czarek Czaruje. Jednak najważniejszą częścią wydarzenia było wręczenie okolicznościowych statuetek wyróżnień za działalność na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i wyróżnień dla samorządowców współpracujących z WORD-em, a także podziękowań dla długoletnich pracowników i dyrekcji. Przede wszystkim można się realizować, bo zaskakuje nas często jakaś sytuacja, która z dnia na dzień się tworzy. Czy to w związku ze zmianą przepisów, czy z zachowaniem egzaminowanych osób. No, mamy różne problemy, ale to daje jakiś napęd, to daje też tą ciekawość i chęć przychodzenia do pracy. Warto dodać, że WORD to nie tylko egzaminy na prawo jazdy. Ośrodek od wielu lat realizuje różne działania o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ich celem jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa drogowego wśród mieszkańców naszego regionu. W tym roku już od września ruszamy do szkół, już mamy pierwsze podania, które wpływają od dyrektorów, zapraszają nas do przedszkoli, także seniorzy już się dopominają, kiedy przyjedziemy do nich. Wiadomo, okres jesienny, coraz więcej zagrożeń, coraz wcześniej się robi ciemno, więc doposażamy też nasze osoby, które odwiedzamy. Na pewno BRD to jest też bardzo ważna działalność WORD-u. WORD współpracuje z wieloma instytucjami samorządowymi i placówkami oświatowymi. Ja jestem dumna, że poza działalnością skupioną na egzaminach na prawo jazdy różnych kategorii, to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego tak bardzo się rozwinął. Również działania, można powiedzieć, turystyczno-kulturalne się pojawiły, bo chociażby to nasze wspólne działanie Rowerem do Kultury, które rokrocznie od wielu, wielu lat się odbywa. W niedzielę 17 września w ramach jubileuszu 25-lecia odbędzie się także dzień otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przy ulicy Suchej w Radomiu. A tam na wszystkich przybyłych czekać będzie wiele atrakcji.